A ja oczywiście jestem bardzo zadowolony ze składu, który udało nam się zbudować. Do 3 razy sztuka, myślę, że to odpowiednie hasło na ten sezon. To jest nasz cel na pewno, zostać w lidze i na dłużej móc grać w tej pierwszej lidze, gdzie oczywiście przeciwnicy i wymagania są większe, atrakcje dla kibiców są większe i taki jest nasz cel. Tym zespołem mamy szansę liczyć na to, że to się uda. To jest taka, nie wiem, właśnie mieszanina, nie wiem, czy jakiego słowa użyć, mieszanina młodości z doświadczeniem, czy raczej zawodników stąd z zawodnikami z Polski? Generalnie pierwsza liga, oczywiście budujemy skład szerzej, tak? Jest wybór zawodników z całego kraju. Miałem dostęp do materiałów, mogłem na spokojnie prześledzić ich występy w danych zespołach. Było troszeczkę czasu na to, więc myślę, że zespół jest zbilansowany odpowiednio. Mamy i ofensywnych, i defensywnych zawodników na przyjęciu, zwłaszcza, bo to będzie taka wrażliwa pozycja. I uważam, że jest 2 doświadczonych zawodników, tak, powyżej 30 roku życia. Oni na pewno będą stanowili o sile tego zespołu, ale młodzi są tuż za i też będą mocni. To jeszcze na koniec zapytam Cię o te przygotowania, bo liga, nie wiem, za miesiąc rusza, czy trochę dłużej, no to nie zmienia faktu, że ile by nie było, to tego czasu coraz mniej. A jak to wygląda u Was teraz? Będziecie grali kontrolne gry, coś już planujesz, jakieś przemyślenia? Tak, są zaplanowane turnieje, jeden w Sulęcinie, 5-6, prawdopodobnie wrzesień. Tydzień wcześniej mamy zaproszenie na turniej do Wrześni, również gramy z pierwszoligowcami. Jeśli chodzi o ligę, zaczynamy 23 września w środę, z tym, że jest to plan ułożony pod 14 zespołów. Jak wiemy, po decyzji jest 15, więc ten plan w tym tygodniu ma przyjść. Możliwe, że zostanie, możliwe, że maksymalnie, myślę, że do soboty, od tej środy, przyszłej soboty, to rozpoczęcie sezonu się przesunie. Chciałbym tak docelowo zagrać około 9-10 spotkań przed pierwszym meczem.